No i jestem. Gramy dalej. Dobry wieczór, witam, witam. Zajmiemy się kolejnym zadaniem. Dlaczego ryby nie? Albo montażem. Padł jakiś nowy? Ten zegar trzeba zrobić. Hello YouTube! Dokładnie tak. Hello YouTube. Co prawda nie ma na YouTubie podglądu naszych czatów. Akurat tego nie ma. Napijmy się coś, albo nawet ugryźmy za chwilę kawałek naleśnika. Wiem, że to dopiero początek, dopiero godzinka tutaj siedzimy, ale... W sumie teraz nawet nie wiem... A nie, godzinę. Dobra. Okej, muszę ten moment poczekać. O nie! No weź, nawet nie kliknęłam tam dobrze i strzeliło. Tajna konwersacja. O nie! Nie trafiłam, trafiłam tym młotkiem głupim. Jeszcze raz. Ja to mam pecha do tego zegarka. No co ty? I jeszcze raz. Nie będzie mi mówić, że mam nie tak. Ten zegarek za mną chodzi po prostu cały czas. 40 sekund. To jest mój rekord. 50 go chyba mamy zrobić, tak? Czy 40? Nie, 50. Dobra. Mam uraz do niego. Młotkiem w ścianę. Ale tak naprawdę nie kliknęłam nawet, tylko dotknęłam palcem tutaj i tak weszło. Dobra, mam cię na 3 gwiazdki wreszcie, tak. Yeah. No dobra. Kolejne zadanie. Podlacz, a jak tam ulepszenia się mają? U, do szuruburu jeszcze kawałek zostało. Malowanie już prawie. Freestyle. Maluj po dowolnej powierzchni bez potrzeby wyznaczania obszaru malowania. A to na kiedyś indziej, bo powiem wam, że ten obszar malowania jest dla mnie genialny. Nie wiedziałam, że to jest ograniczenie w tej grze. Dla mnie to jest perk. Chomikowanie farby. Bajek malarski będzie zużywać mniej farby. I tutaj tak samo. Myśl w dużej skali. Nosić więcej płytek. Jeszcze nie wyburzaliśmy ścian. Czuję, że to zadanie będzie do tego się przydać. Mogło. O! Sprzedawaj dalej rzeczy. Co mi wpadnie, jak nabiję jeszcze jeden poziom, jak już wszystkie mam? Ciekawe. O! Używaj zmysłu. Będziemy więcej używać zmysłu. Laserowa precyzja. Podświetlenie w myśle flipera będzie trwało jeszcze dłużej. Twoja latarka oświetli większy obszar. O, fajnie, chociaż jeszcze... Zwaliśmy ostatnio jakby trochę w nocy? Minimalnie. I sprzedaż domów, jeszcze nie mieliśmy okazji zrobić za bardzo. Dobrze. Tutaj nie ma zadania, tutaj nie ma maila, więc idziemy jeszcze tutaj. Zmiana układu na piętrze. David Hoffman. Takie jakieś... Znowu uciekłam gdzieś tu na kadrze. O, jestem. Guedu! Okej. Okay. Szanowna pani PC. Nie wiem, czy dobrze czytam, ale dla mnie PC brzmi fajnie, bo jak komputer. Potrzebuję pomocy w przebudowie piętra w moim domku letniskowym. Myślałem, żeby wyburzyć parę ścian. Yes! A następnie wydzielić tam 3 sypialnie. Trzeba też pomalować ściany, wykończyć podłogi, kupić meble, tego typu rzeczy. Trudno nie zauważyć, że wykonania części prac podjąłem się sam. Sądziłem, że obejdę się bez niczej pomocy. Jednakże szybko okazało się, że moje plany były zbyt ambitne. Jak na to, że mogę tam zaglądać jedynie w weekendy. O, no to rozumiem. Ponieważ obecnie nie spędzam w domku wiele czasu, wolę przyszykować go pod wynajem dla turystów. Aczkolwiek planuję zamieszkać w nim... po przejściu na emeryturę, więc proszę postarać się, aby wprowadzone zmiany przetrwały lata. Pełen optymizmu, dr David Hoffman.
Spacey. Ale to jest E, to się czyta chyba I. Spacey. O! Chciałam kliknąć zdjęcia. No trudno. No trudno. Właściwie jak skończymy zadania na wybrzeżu, to powinniśmy powoli mieć wtedy dostępne zadania na innych mapach. Czekajcie, co mi tu? O jacie, jakie stare zdjęcia tutaj na WhatsAppie się przysłały. Oj. Oj. Ale tu ciasno w tym jego domku. Ja bym tą przestrzeń otwarła w ogóle. Komplet dropów jest jeszcze tylko potrzebny, House Flipper. No to myślę, że no przydałby się. Ale ja myślę, że warto. House Flipper jest tak fajną grą. A propos, link do House Flippera na Steamie jest tutaj, ta wielka naklejka z napisem House Flipper i dwójeczka. I do Community Contest oczywiście, bo House Flipper prowadzi konkurs z genialnymi nagrodami. Do końca stycznia bodajże możecie dodać swój wyremontowany domek w konkursie. Polecam serdecznie, sama też wezmę udział. Pod choinkę. A, no tak. Pod choinkę. Tuż na dniach. Już na dniach. No dobra, chodźmy na tę górę. Co my tu mamy? No zaczął, nie najgorzej to wygląda. O, tu na zewnątrz. Fajnie. Proszę mnie wypuścić. No. Samokup? Łazienka się ma sama w sobie dobrze. Ojej, coś tu chyba spadło. O, podglądacz. Nie mówił o takich rzeczach. Kurczę. Nie znalazłam Bessie w poprzednim niej misji. I zapomniałam się za nią rozglądnąć porządnie. Idę się na dole rozglądnąć. Nie chcę jej pominąć. Nie ma jej wiele w tej grze do zebrania, więc... Szkoda byłoby jej nie znaleźć wszystkich. I łazienka. Czy mnie ominęła jakaś Bessie? Nie no, czas wyzwań jest dobry. Wyzwanie to ma być wyzwanie. Jakby nie było. Jak widać, da się zrobić z zapasem 5 sekund praktycznie, więc... Myję tę ścianę, a może ją trzeba zniszczyć. Będę używać zmysłu, żeby nabić. Ojej, to jej nie przebijamy? O! Otworzę sobie, mogę sobie tutaj wstawiać rzeczy. Gruz też może być czysty. Zgadza się. Podoba mi się, jak się zapełnia ten pasek po lewej stronie pomalowania. Chciałam pomalować więcej niż gra wymaga. Trzeba tu coś jeszcze kupić. A to później. Najpierw zajmiemy się remontem. Posprzątamy najpierw śmieci. Oj. O nie, kosz zamknięty.
Na oścież się otwiera. Gdzie przebijać? Tutaj musimy 3 mikrokawalerki zmieścić. No tak, żeby ludzie mieli gdzie prawie żyć. No tak na styk bym powiedziała. Jakby co, to ten też trafił. A, bo tu jest jeszcze jeden. No nie! Świetnie. Są tu jeszcze jakieś śmieci? Już nie. Powiem wam, że to szybkie pryskanie to jest super. Co ci tam wybuchło na tej ścianie na górze, mój drogi? Na suficie wręcz? Jak on to remontował, wziął, chciał zrobić? Jeszcze ściechy te okna. Śmiecą. Szkoda, że nikt nie idzie ulicą popatrzeć, jak rzucamy workami. Byłoby takie uuu, haha, brawo. Żeby móc zjeść naleśnika, będzie trzeba ogólnie robić przerwę, bo ja wiecie, ta gra wymaga chodzenia, używania obu łapek jednocześnie. Gdzieś coś jeszcze jest pod klamenem, ale to za chwilę poszukamy. Oj, tego nie można. To mi będzie przeszkadzać, gościu. Weź sobie to do pokoju zanieść, nie wiem. Mogę schować do środka? Trochę mogłam. O, młotek poszedł z. Mi się już świeci. By było rzucane do ruchomych celów? Nie wiem, skąd ci to przyszło do głowy, że mogłabym o czymś takim pomyśleć. A zróbmy te dziury. Ło! Ale się trzęsie. Haha! Gdzie masz te brudy jeszcze? O nie, to jest cień. Bo mój zmysł mi nie do końca pokazuje, gdzie tu jest jeszcze niedomyte. Aha, pokazuje. Tylko stoję do tego tyłem. Never mind. To były te panele, co wyrzuciłam? No, bardzo możliwe. Żeby ustawianie rzeczy było takie proste w życiu, nie? Paneli. Ło! Ale ta gra jest dla marzycieli, ona pozwala marzyć. Nie wiem, czy będziemy używać tych samych paneli później, więc je sobie wyniosę. Teraz malujemy. Okej. Okay. Czy ja sprzedałam tę białą farbę stąd? Nie. Och, drzewo mnie przepuść, no. Którą ścianę widzicie niebieską? Całe to wnętrze na przykład? Czy tą z oknem, tą małą tu i tą tu, a reszta na biało? Albo tą na niebiesko i tą na niebiesko, a reszta na biało. Wszystkie? Cały pokój na niebiesko. No nie wiem, czy jakbym miała mieć taką kawalerkę, to bym chciała mieć tutaj wszystko na niebiesko. Można zrobić tak, że jak się wchodzi, to jest tu niebieska ściana, ta wąska i ta malutka tutaj. A cała reszta na biało. Fajnie by było tak łatwo montować rzeczy. Oświetlenie, no dokładnie, oświetlenie. Ile my się namęczyliśmy, żeby przykręcić ten, co mam pod sufitem teraz. Ten. No, lampę. Ona ma 4 osobne żarówki. One są obracane w każda w inną stronę.
LEDowe i ma pilota do, wiecie, specjalnie smart kupiłam, żeby tu do nagrywania mieć, że jak chcę do live'ów, to troszkę się przyciemni, żeby nie było za jasno, bo wtedy całkiem twarz jest oświetlona. Do nagrywania tam z tamtej strony okazuje się, że to światło daje tak mało światła na ten pokój, że bez tych dwóch lamp ja nawet nie mogę w tym pokoju w nocy normalnie żyć. Ale był drogi, przynajmniej dla mnie, to raz. I dwa, że namęczyliśmy się bardzo dużo przy nim, żeby go powiesić, więc nie chcę go teraz zmieniać. O. To przecież nie kawalerka dla nas, tylko dla studentów. Szedł mi perk? Tak. Nie, to freestyle nie, ten sobie weźmiemy. Freestyle na razie mnie nie bardzo interesuje. Osobiście jestem fanem tego zamkniętego obszaru malowania. Ale jakby nie było, ten gość powiedział, że chce później na stałe mieć te rzeczy działające jak trzeba, więc... Czemu podłogę? Nie, nie będziemy malować podłogi. Innym razem. Wystarczyło. W ogóle wczoraj ze streama się dowiedziałem, jaka jest różnica między białym sufitem a innym kolorem. Jaka jest? Ja mam jedną dobrą lampkę LEDową do akwarium. Ładnie. O, ja tam nie domalowałam na dole kawałek niebieskiego. Teraz tam zrobimy. No ja mam sporo takich, wiecie, LED ringów, że tak powiem, po pokoju rozstawionych do nagrywania. Green screen, żeby ładnie wyglądał, musi mieć swoje oświetlenie. Dlatego dwie żarówki świecą mocniej na tego green screena, jedna tak pośrednio, bo był za mocny, było światło. Poza tym przydałby mi się jeszcze, oświetlenie by mi się przydało, które ładuje tak jakby od tyłu na mnie, między mną a green screenem. Wtedy nie miałabym takich, co prawda teraz nie widzę, ale jak dam włosy na boki, to widać te zielone takie, nie? Koło, akurat stoi na zielonych drzwiach, świetnie. Ale zielone taką poświatę przy włosach. O, to jest to wycinanie green screena. To znaczy... Biały jest biały, a inny nie. Biały daje poczucie, że jest wyżej, a im ciemniejszy, tym niższy się wydaje. A, to prawda. Dlatego jak ktoś zrobił długie pomieszczenie, to pomalował na inny niż biały. No, to jest fajne. Tak samo jak się wejdzie na przykład do takiego pomieszczenia, to jeżeli ściana na wprost też jest, powiedzmy, biała, to się fajnie odbija i też się wydaje większe. I lustra do małych pokoi, jak są wąskie, to warto dać lustro w miejscu albo na wprost drzwi, albo tak... gdzie jest najwięcej, bo wtedy robi się taka przestrzeń. A najlepiej po obydwu stronach dać te lustra. To już w ogóle robi. Ale to tylko tyle kojarzę z takich rzeczy. Żeby nie było, ja się zupełnie nie znam na flipowaniu rzeczy i tak dalej. Domów zwłaszcza, dekorowaniu. To jest totalna amatorszczyzna. Z mojej strony. No nie, jeden fragment. Totalna amatorszczyzna. Już jest nawet pomalowane. Po prostu staram się jak mogę i jakieś rzeczy, które... Ja osobiście bardzo lubię HGTV i te programy typu właśnie remonty domów. Ogrodów niespecjalnie, tylko trochę. Głównie domów. Dlatego dodatek z HGTV do House Flippera bardzo mi się podobał. Remonty domów i gotowanie. Nie jestem specem od gotowania, ale lubię gotowane programy. Okej, okay, zabierzmy sobie teraz to znowu, bo czujesz się przyda w innych pokojach. Chociaż nie, to jest puste, to się przyda w śmietniku. Ciężko im przez ciebie przechodzić. No, ale fajnie to wygląda, prawda? W zamknięcie jesteśmy i mamy taki Dzień dobry. Ja polecam naprzeciwko schodów dać lustro. Wtedy goście będą myśleć, że masz ekstra pokój naprzeciwko schodów.
najlepsze lustro jest tak. U nas zawsze było lustro na końcu korytarza, dosyć długiego, niskiego, bo to taki, powiedzmy, część domowa półpiwniczna. Jak się wychodziło z łazienki, szło się przez ten długi korytarz, na końcu było lustro i powiedzmy, jak nie było tam światła, świeciło światło z innego pokoju, ile razy się wystraszyłam, że ktoś jest ze mną tam na dole, jak się odbiłam w lustrze, bo tam tak ciemno, półciemno, przez te korytarze, nigdy się światła nie świeci i w ostatniej chwili jest ruch. Łatko, ile razy to nawet... Dobra, najpierw pasuję wepchnąć gdzieś łóżko. O, jakie ładne! Powiem wam, że w tej części te rzeczy kolorystyczne wybierane są tak fajne. Kurczę, ale no, dobra, ja wiem, że to łóżko wyglądać będzie tak genialnie, ale ono nam ukradnie całą przestrzeń tutaj teraz. O! Schowanie szafy tutaj też mam wrażenie, że jest takie troszkę marnowanie przestrzeni. Szafka pod telewizor. Jak zwykle muszę widzieć wszystkie rzeczy. Szafka nocna. Pytanie, czy jest jedna do kupienia, czy dwie? Jedna. To jest jeszcze jedno z większych rzeczy. Okej. Osobiście, jakbym miała oglądać telewizor z łóżka, to wolałabym go mieć na tej szafce tutaj. Na tej. Ale chyba nie tak przewidzieli. Ten zestaw. Łóżko jest za dobrą rzeczą, by mieć małe. Ale nie, ja się absolutnie zgadzam na podwójne łóżko dla jednej osoby. Sama na takim śpię. Bardzo często śpię na nim w poprzek bądź z ukosa. Nie zrozumcie mnie źle. Ja potrafię spać jak kłoda, jak się położę wieczorem na lewym boku i stwierdzę, że się nie muszę ruszać, ale rano wstaję na lewym boku. Tylko kota mam w domu i on mi często przeszkadza. Wiecie co, ja myślę, że to łóżko... Kurczę, nie da rady w ten sposób. Radę w ten sposób. O, ja bym je dała tak. Wiem, że to wygląda śmiesznie, ale osobiście, jeżeli to ma być dla kogoś przestrzeń, wolałabym to mieć tak. Tu poduchy bym sobie ułożyła. Do oglądania TV. Swoją drogą TV, tam kawał drogi do TV, ale w sumie do upartego do przeżycia. Ja nie lubię na okno patrzeć, ale jak dam sobie dobre żaluzje, to mogę mieć okno, łóżko na okno. Myślę, że tak będzie fajniej. Podwójne za małe dla kota. No niestety. Niestety. Kot jest tutaj bez litości. Tak się składa. Kurczę, trochę dalej bym to dała, no. A on może iść na ścianę? Może iść na ścianę. O! Odwracam łóżko. Jak może iść na ścianę, to tutaj będzie siedział. Źle się czuję z nierównością pod spodem. Sorka za spóźnienie. Medieval oglądałaś. No to cieszę się, cieszę się. To jedyne co, to ja się absolutnie nie gniewam. Nie ma absolutnie problemu, tylko jeżeli zbierasz dropy, to czasu na dropa będziesz mieć mniej teraz. Ale witam, witam, witam. Kurczę, jaki rybny zestaw tutaj mamy. Ja nie lubię mieć lampy w nocy przy samej twarzy. Moja lampka nocna, bo ja mam zamiast szafek nocnych, to mam po obydwu stronach łóżka postawione nie regały, tylko komody. Te takie IKEA-owskie, które mają raz, dwa, trzy, cztery szuflady, te nie za szerokie. Więc są wyższe niż jest moja głowa. I lubię mieć lampkę postawioną daleko w tyle, żeby jeszcze światło było zasłaniane przez kawałek tej komody. Bo nie lubię takiego światła bezpośrednio w nocy, lecącego mi na twarz. Mam wielgachne wyro, a i tak koty, pies i mnie zrzucają. O nie. Ja tu interwencję jakąś trzeba przeprowadzić. Może opcjonalnie szafę do przodu, a za nią... A za szafą Narnia? Dobry pomysł. Może mu tam coś schowamy? Schowamy mu tam coś. A propos dropów, właśnie mi wpadł ostatni. Jej! Cieszę się. Gdzie ci to dam? Nad łóżkiem chyba, bo w innym miejscu to tak chciała. Co to jest? Ach! No nie mogę tego sprzedać? Nawet muszę.
Nie działa. Haha. Uuu, jak jasno. Właśnie taką żarówkę powinnam sobie. Zwykłą żarówkę wiszącą na sznurku wsadzić do pokoju. No ja chciałam coś... Chciałam coś blisko przy samym suficie, żeby nie wisiało. Żeby było jak najbliżej sufitu. No i ja niby jest, ale brakuje mi tu troszkę światła teraz. Kościotrup, nie ma chyba kościotrupa, ale coś mu tam musimy wsadzić. Koniecznie musimy coś tu wepchnąć. Zobaczmy w tym sklepie, jakie są rzeczy. Dekoracje, elektronika. Wrzućmy mu tam obrazek, jakąś moją grafikę z tego. Jakąś moją prywatną grafikę mu tam damy w ramce. Czy można tym razem... Ramka na zdjęcie... Czy można zmieniać rozmiar? Można. Ja u siebie mam po prostu pas LED-owy, który świeci na białą ścianę i jasno i nie oślepia. No właśnie. No właśnie, patrzyłam ostatnio na LEDy, myślałam o LEDach. Muszę wrzucić sobie na ten komputer jakieś grafiki moje. Uuu, Bessie mu tam dajmy! To czekajcie, ja wam muszę zmienić niestety podgląd na to, to byście nie widzieli mojego komputera aż tak bardzo. Co prawda, akurat na tym komputerze nie ma za wiele rzeczy, które... Ej, no proszę zminimalizować mi się tutaj. No nie, to tak wejdę, dobra. Isayuki Studio, bo to w Bessie jest z ostatniego filmu. Który obrazek Bessie wygląda dobrze? Nie masz biegostwa. Z młotkiem, co jest? Jeszcze go kropniemy troszkę, bo jest niewykropowany jeszcze. Muszę je w ogóle dodać na ten. Na suszale. Będzie troszkę przedłużony, ale to jest ok. Zapisz. Bez. O, mam kapsa włączonego. Bessie. Tutaj. TNG? Nie, zapiszemy w JPEG-u, bo nie wiem. Jaki ten, jaki Hausper obrazek przyjmie. Zaraz. Nie ma prostokątnej ramki na zdjęcie? Jest jeszcze poszukiwanie Bessie. Aha, ale jak to się dodaje? Ach, tu trzeba je wrzucić, dobra. Tu trzeba wrzucić. Okej, to moment. Gdzie ta moja Bessie jest? Dobra, mam problem użytkownika. Dodaj, no ten chcę dodać. Odśwież. Odśwież. Trochę mi nie działa. Jeszcze raz. Właściwości. No i JPEG, tak jak gra wymaga. Dodaj plik do pliku, do folderu Pictures. Jestem tam. Kliknij odśwież. Odświeżone. I nie działa. O nie. Albo coś robię nie tak, albo format rozmiar nie ten? To jest bardzo niskiej jakości obrazek, bo to jest tylko print screen. Może trzeba grę uruchomić jeszcze raz? Hmm.
A to osiągnięcie wczoraj, zapryskanie do kontaktu, mi weszło jakby co. Presji 2. Kurczę, chcieliśmy Bessie i nie chce wejść? Pryskanie do kontaktu. Do, no. Spróbuję uruchomić grę jeszcze raz. Może wtedy... Dokumenty Housekeeper 2, Pictures. Albo wbudowane, no to są swoją drogą, to rozumiem, ale użytkownika... Spróbuję jeszcze raz. Zapiszę tylko grę. Może się nic nie stanie, jak wyjdę z gry, z misji. Momencik. Dobra, Bessie tu jest jakby co? Graj. Może jakiś odpowiedni format lub rozmiar, albo faktycznie restart. No znaczy tam jest napisane tutaj, że JPG ma być plik, więc jest. Jeżeli chodzi o rozmiar, no to ma 300 dosłownie tych, nawet kilobajtów bodajże, kilobitów. Czy dzisiaj robimy tylko zlecenia? Nie, ale chciałabym odblokować parę rzeczy. Jeszcze, żeby móc nasz dom lepiej meblować. Możemy w sandbox wejść, tam się lata, ale w sumie... Wróćmy do... Możemy wrócić dalej? Nie, kontynuuj, dobra. sprzątanie zniknęło, sprawdźmy teraz w sklepie... dekoracjach, obrazkach... A niech będzie ta. Własny obrazek, No nie wchodzą. O. No trudno. Nie wchodzą. No nic. Pozostanie. Tak jak jest. Wsadzimy mu inny. O. Figurkę możemy mu tam wsadzić. Wsadźmy mu tu rzecz. O, dobra. Mam lepszy pomysł. Idealnie. Nie działa obraz? Nie, nie działa niestety na razie. No. I pod spodem pasywno-agresywnego chomika. Gdzie on był? Tu. Myślę, że tak będzie idealnie. Co wy na to? Łapy mogą być. Tylko żeby mi się teraz ta szafa tam zmieściła. Haha! Pięknie. Też tak uważam. Dobra. Idziemy kolejne pokoje robić. Może tę łazienkę teraz tak dla odmiany? Najpierw coś trzeba zburzyć. Okej. Okay. Mocne uderzenie. Dokładne uderzenie. W jeden ten. Fajna, że jest zmiana. Ty. What? Notatka zrobiona. Może sprzedajmy najpierw te rzeczy, co mi przeszkadzają. Drzwi, nie? No co ty? Bo tu cały pokój się tu już liczy jako jeden. To później. Najpierw wyburzymy ścianę. Haciąg! Bary to chomik. Pewnej moderatorki z Discorda House Reaper. Są tam nawet z niego porobione jakieś emotki. O, to fajnie. To fajny. Easter egg, że tak powiem.
A, rzeczywiście. O, jaki chomik świetny. Fajny pomysł. O, ładna ta ikonka na wyburzanie. Wielki wybuch. O, mogę zmniejszyć więcej na raz, bądź szybko i dokładnie. Dokładne uderzenie młotem staje się szybsze. Wszyscy rzeźbiarze będą ci zazdrościć. O! W sumie dobry pomysł na Halloween, by takie duże lustro postawić w domu nocą i nikomu nie powiedzieć, by mieli stracha przechodząc nocą do WC. To jest, to się nazywa tak. Mhm. U nas to było na stałe życie codzienne. Tak się składa. No, sprzątnijmy tu trochę na... ducho. Też mi się tutaj Bessie nie rzuciła w oczy nigdzie. Coś jeszcze jest do sprzedania? O, lustro. A propos, nie? Lampa? Ale to lampy później, bo... będzie ciemno, nic nie będę widzieć. Do sąsiada. A co? Działa, zdecydowanie działa. Nie wiem, czy jest jakakolwiek osoba w domu, co mieszkaliśmy razem, która się nie wystraszyła swojego odbicia w tym lustrze. Zwłaszcza jak się w nocy idzie. Cisza, nikogo nie ma, wszyscy powinni spać, nie spodziewasz się nikogo łażącego po domu. Bum, idzie taka maszkara. Znowu klikałam E na okno. Odruch, no, odruch. Ja też tak miałem, już się wyleczyłem. No ja myślę, że też już niedługo powinnam. Jeszcze tylko trochę pograć i już się przyzwyczaję. No nic się na to nie poradzi, jest taki i koniec, no. Mhm. Jak wtedy głupio. Albo jak wsysany fotel za drzwi. Głupio wsysany. No. Ja mam ten. Ja mam. Tylko ta lampa została. Tam fotel pod tym lustrem też stał, jakby co, a propos. Łohohole! Zbudujemy! Wiesz, pierwszy punkt. W górę. No, głupia lampa, no. Teraz mi lampa przeszkadza. Nie, fajnie. Mam déjà vu. Każą nam jeszcze zrobić... O, ups, ja chyba w złym miejscu tę ścianę buduję. Bo mi nie idzie ten pasek budowy. A, idzie, dobra. Po prostu mi dokuczał pasek, czy nie pokazał. Lama. Witam. Budowanie ulepszone. La 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 lama.
kielnia wyścigowa podczas budowania ścian kładź zaprawę znacznie szybciej, tylko nie zapomnij o cegłach. A tu? Budowanie ścian będzie tańsze. Cegły nie są ze złota, więc po co przepłacać? Na początku gry myślę, że to jest dobra opcja. No poczekaj, tam buduj. A, bo ja wyłączyłam ten. To pojedynczo niech będzie. Ej, no czekaj, no. Okej. Chyba zabudowane. Dlatego dwie pary drzwi chcieli, bo w obydwie strony się wchodzi. Z Adona motka, no tak. Dobra, najpierw zrobimy... Najpierw kupimy lampę. Czy nie trzeba tu kupić lampy? Trzeba lampę kupić. Podłączymy ją do stryczka, którego tutaj nie ma. Ej, nie ma pstryczka. Jest, okej, okay, dobra, nieważne, nieważne. Bez paniki, bez paniki. Tak, ja tak nic, że nie lubię mieć pstryczki. Padzią. No, od razu lepiej. Mam wrażenie, że trochę mało przestrzeni w tych domkach, to domki dla chomików. No bo to akurat mamy misję, gdzie gość chce swój dom, w którym będzie mieszkał na emeryturę, przerobić na pod wynajem. Więc robi małe pokoje. Postawił masę ścian i w ogóle. Także akurat ten domek jest klaustrofobiczny. Owszem, zgadzam się. No ja nie to chciałam. A malować chcę te ściany. Dobra. Mikrokawalerki pod wynajem, tak jest. Ja jej nie mam. O! Rozumiem, te emotki. Maximus, YouTube. To na YouTubie. Dziękuję bardzo. Subskrypcja YouTube'owa. Super, super. Przekroczyliśmy 8000. Jestem przeszczęśliwa. Dobra. Teraz tapety. Tapeta idzie na jedną ścianę, więc... Ciekawa jestem, dlaczego akurat... dwie. No nie wiem. Nie wiem, jak się czuję z tą tapetą. Po co są żłobienia na bokach cegieł? Te tutaj? No przypuszczam, żeby grunt albo tynk, albo cokolwiek się najpierw ładuje. Pasowało. No, się trzymało. Damy kropki na początku i na końcu, a paski... O! Wygląda jak uszkodzona flaga amerykańska. Czekajcie, bo białą farbę to ja wciąż gdzieś jeszcze mam. Nie mam, sprzedała się. A, kupiłam już białą. A niebieska? Nie, ta jest jakaś zielona. To dobrze, przynajmniej różne kolory gość sobie tu wymyślił. To jak chcemy zrobić to tutaj? Wchodzimy na bardzo, bardzo rzucającą się w oczy tapetę. Lepiej będzie dać na ścianie zielony? Czy... biały przy tym samym. Jakie to da uczucie? Trochę dziwnie. Chyba wolę biały. I niebieski, niebieski możemy dać tutaj. Tu i tu możemy dać niebieski. Dobra, postanowiłam. Tym razem bez pytania was o zdanie. Bezczelnie, co? Ale miałam wrażenie, że taki zielony idący prosto w oczy tam na wejściu to było trochę za dużo.
A się czy jakbyśmy ją podjęli wspólnie? No, to tak, tak. Jak się wypowiemy. Ale ja jestem ciekawa, co wy myślicie, oczywiście jak najbardziej. Wiecie, mogę nie brać waszego zdania w tym momencie pod uwagę, bardzo tutaj, że tak powiem, wspaniałomyślnie, przyjacielsko. Ale ciekawa jestem, co powiecie. Jakiś regips by się może tutaj przydał wcześniej na tę ścianę, żeby była gładka, albo grunt i tylko trzeba ją pięknie tutaj potem będzie robić, żeby była równa. To jest fajna rzecz w House Sleeperze, co się nigdy w życiu nie zdarza. Równe ściany, sufity i podłogi. Wszystko ma to 90 stopni. A nie tak, że jak tu wstawię coś, to szafka na dole tak dotyka, 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 przestaje dotykać, przestaje dotykać. Mnie tapeta dobiła na start. Ha, ha, ha. No tam chcieli, to tam została. Czuję, że ta niebieska nie będzie potrzebna, ale biała już tak. Zakupy. Dywan pod puli? Barbelowe łóżko zrobimy. O, żółty... Wow, jak ciasno. Ciaśniutko. Możesz ty, gdzie ja cię wepcham? Tu cię wepcham chyba. No nie zmieściło się, kurczę. Jeszcze trochę w lewo. Zmieściło się. Zmieściło się. Dobra, mamy to, mamy to, mamy to. Au! Ale mi się przegruchotało pod łokciem. Półka. No dobra, muszę mieć te rzeczy raz jeszcze kupione, żebym widziała, gdzie to mam wszystko wsadzić. Okej, no czuję, że te szafy to one potrzebują być jednak tutaj. To jest za duży przedmiot, żeby go mieć tak nie tam schowanego za tym. Taka dziura się tam zrobiła. Muzyka się włączyła. Co taka cisza? Jaka fajna koszulka? No nie, raz jeszcze przewiduję te koszulki ubierać dzisiaj właśnie, wczoraj. O, a może? Chociaż nie, tutaj... A może... Mam problem z tą szafką. Może jednak tu? Trochę wystaje. Tak mi się podoba. Jak nie wczoraj, to przed dzisiaj. Dokładnie. Szminkam się czasem. Obsycha na ustach. Właśnie, może trochę nawodnienia. Ładny ten pokój. Co możemy tutaj... Czekaj, najpierw te... Popuri. Przy łóżku, żeby było przyjemnie. Takie mniejsze jajko. Ja te lampa. W sumie jakby dać troszkę niżej. Ja nie wiem, czy ja chcę jeszcze niżej. Nie, tak jak jest mi odpowiada. Na telefon, ładowarkę i takie tam. Lampa może być spokojnie na oknie. To nie jest żaden problem.
Niech sobie wisi tam na razie. Aha, bo my się tu jeszcze musimy live. By się lustro przydało. To schowamy w rogu, żeby nikt nie widział. I kwiatki. A to jest nieduży kwiatek. Kupimy lustro, bo... A to sprzedaj, dobra. Bo tu lustra brakuje. Jakieś wiszące. Jest stojące? Nie, wiszące. To jest fajne. Nie mogę go obrócić? Czemu nie działa? Za wysokie jest, żeby go obrócić? No, weź, obracam cię. Nie reaguje. To nie. To damy mniejsze. Damy lustro. Damy lustro. Nie dzisiaj, nie wczoraj, to przedwczoraj. Kawał lustra. No ale właśnie, to są dobre rzeczy w takich małych pokojach. Lustra. Ja bym tu jeszcze taką dużą roślinkę dała. Fajne. Wiszące. Czy można wiszące powiesić na... O, ładne. Kwietnik. Czy do kwietnika wchodzi duża, czy bardzo duża doniczka? Ta chyba nie wchodzi. Szkoda. Fajna. Oj, dobra, jakie doniczki? Jakie wchodzą doniczki na kwietniki? W tym miejscu małe? Mam problem. Nie mogę wepchnąć doniczki na kwietnik. Mini? Mini? Nie chcę mini. Chcę dużą doniczkę tutaj. Myślałam, że damy dużą na ten, ale jak nie, to nie. Damy tą. Bardzo ładnie się prezentuje. I jakiś fajny liściasty. Średnie, niskie, wysokie. O. Może to? O. Od razu jakoś przyjemny i w tym małym pokoju, nie? A może jeszcze połączymy to światło ze sobą? To już było. To jeszcze to. I działa. Podoba mi się ten zestaw. Idziemy dalej. Tu już wszystko. Bye bye. Ciemność widzę. Zaczniemy od światła. Na jakiej wysokości z tamtej strony zrobiłam? Teraz nad klameczką. No i od razu lepiej. Prawie 600 za doniczkę, o nie! Przed jutrem też brzmi jakoś tak powszechnie. Nieźle brzmi. Nieźle brzmi. Czy tu mamy jakieś sprzątanie? Nie. Też tapety by chcieli. Chyba ta sama podłoga
którą chyba sprzedałam, oczywiście. Ale tapety już inne. Dobra, Irysie, to w tym razem posłucham tych twoich palet. Nie palet, tylko tapet. Jak chcesz te palety? Podnoszenie ciężarów. Możesz nosić więcej płytek, paneli, rolek, tapety naraz. Pracuj tymi mięśniami. Czemu ja? Ale tu się nie da źle zrobić. Mamy taki tapet i taki tapet. Jak to widzisz? Tak jak tam? Kropki po bokach, a paski na zewnątrz? O, to musi się wyszedł pasek. Paski na wewnątrz, w sensie. Tak wybrałeś? Tak. No to super. Wiedziałam, że się dogadamy. Dobra, farby teraz. Biała i żółta. Robimy tak jak tamten pokój. Co naprawdę nie ma aż takiego znaczenia, ale chcę. Hej ho! Witam, witam! Witam serdecznie! Ojej, nas jest prawie 40 osób dzisiaj. No to fajnie słyszeć, widzieć. U mnie wszystkie budynki publiczne były malowane tą samą żółtą emalią. I przez to mam dość żółtego. Okej, okay, jestem w stanie zrozumieć niechęć do żółci przez to. U mnie z tego powodu bardzo długo i u mojej mamy zresztą do tej pory jest coś takiego jak niechęć do białego koloru w domach. Bardzo nas irytuje biały kolor na ścianach. Mnie już mniej, mamy wciąż. Chyba tam nie pomalowaliśmy od wewnątrz okien. Tak. Czuję, że potrzebujemy to możemy to zrobić? Możemy. Najlepszy perk w grze, moim zdaniem. Czyli wybrana przestrzeń, w której się maluje. Może by ktoś z nowych subskrybentów... Co? A, nowych subskrypcji zostawił? O, zostawiam się... To nie. Czekaj, ja tego nie przeczytałam, bo tu wyjdę na taką próżną dziewczynę, na to, jak tak powiem. Ale mamy fajne emotki dla osób subskrybujących. No i można oglądać bez reklam, oczywiście. To też jest super. Żółt teraz. No, jeszcze na czas grania w House Reapera mamy robione personalizowane emotki. W sumie tak naprawdę możemy sobie robić takie emotki na każdą serię, jak robimy. Jak gramy normalnie w Oriego teraz, mogę przygotować jakieś specjalne emotki pod Oriego dla subskrybujących. Taki ekstra dodatek. Chwilę to oczywiście potrwa, ale jeszcze Twitch musi je zatwierdzić, tak jak ziomka zatwierdzał dobę. Kurczę, nie wiedziałam, że to serduszko aż tak ładnie będzie wyglądać tutaj. Samopoczucie bardzo dobrze. Bardzo dobrze jak i wczoraj. Czuję się całkiem fajnie. Nawet lepiej, bo udało mi się dzisiaj troszkę kurzy nawet zetrzeć w domu, więc poczułam się bardziej pomocna. Jutro ciąg dalszy. Sprzątania na święta.
Łatwo przekupić. Musieli się patrzeć na tę emotkę. Jestem pewna, że musieli. Dobra, czuję, że tutaj przestrzeń będzie... Ha, tamten pokój jest pomalowany na niebiesko i ma żółte dodatki. Ten pokój jest na żółto i ma niebieskie dodatki. Wygląda na to, że to łóżko to jednak się nie zmieści. Czemu? Patrz, ile masz miejsca. Łóżko! Łóżko, nie bądź takie! Łóżko, nie bądź szuja. Okej, wchodzi. Patrzcie, jakie wymagające. To łóżko chce, żeby je najpierw postawić, a potem popchnąć. Tak, parapet, tak jak tam, ale myślałam właśnie, zresztą zmieściło się. Patrzcie, ten ma więcej... Nie, ten ma po prostu duży kwietnik. Dobra, tak jak tam. Szafa. Regał. O, jaki płytki. Biurko. Tam to też jest biurko, tam nie była toaletka? No trudno. Ciacha. Nie wiem co do ciast, ale bardzo rzadko piekę. Ciastka. No to jakieś robię od czasu do czasu. Sylwia ma zestaw ciastek, które zawsze piecze. I zawsze wszyscy na nie czekają. Ja od września robię gruntowny remont pokoju. Mam chwilami dość, o nie. Na szczęście teraz do końca tygodnia mam puzzle z mebli, potem tylko jakieś ładne oświetlenie dodać i będzie pięknie. Także do świąt się wyrobię. No, to wspaniale! Kurczę, jak ja lubię przestawiać rzeczy w pokoju, a w moim pokoju tak się nie da poprzestawiać za bardzo. No te spady sufitowe. Mam wysoki pokój na pierwszy rzut oka, normalny na wysokość wysoki, w sensie. Wysoki jak na pokój pod dachem. Bo pod moim pokojem jest salon i do salonu się wchodzi po dwóch schodkach w dół, tak jakby z przedpokoju i z kuchni. I dzięki temu mój pokój też ma wejście po schodkach z korytarza na trzy schodki małe, więc jest wyższy. No, także te ekstra centymetry są naprawdę bardzo pomocne. Ty nie masz półki? No wiesz co? Masz lampę na oknie, tak jak i tam. Ja się dołączam do czekania na ciasto. No ja też. Ja nie będę czekał, pójdę sobie po ciasto. No ja mam naleśniki. Mogłabym dziabnąć jednego. Susteczkę, bo ja nie lubię dotykać później klawiatury takiej. Lubi, lubi. No. A dziękuję. Powinnam wyłączać mikrofon, żeby nie było słychać efektu przełykania. Dobra, kupmy te kwiatki i koło. Rybki. Tu będą rybki. Jatek. Jeszcze lustro. Tylko chcę to samo, co tam jest, więc sobie je zduplikuję. Upa, ha, ha, ha. No i super. Znowu na czymś stoję. Czyli jednak nie sprzedałam tych wcześniej. No trudno. Okej, to tu już jest zrobione. Tu było jeszcze coś do kupienia, więc najpierw wszystko sprzedamy. Tego nie mogę. Dam do łazienki, a co? Widownia. No nie, Twitch, ty widownia?
Nie przeszkadzają mi te skośne ściany, sufit w pokoju. Ogólnie by mi przeszkadzało i trochę mi utrudniają z nagrywaniem, bo gdyby były proste, to bym sobie przykręciła monitory do ściany i światła bym sobie od ściany odbijała lepiej na siebie i byłoby mi łatwiej zrobić green screen i wszystko. Mój green screen z tyłu jest powieszony na karniszu pod sufitem i karnisz idzie tak i potem jest wycięty elegancko tutaj kąt, żeby szedł też tak. Bo tę część green screena i tak bardzo nie ruszam, a ta jest na karniszu, bo ją przesuwam jak kończę live'a na bok z powrotem, bo z tyłu jest szafa z lustrem. No. I jestem tak jakby, skos jest w tym kierunku dokładnie nad moją głową. W tym miejscu co siedzę nie ma do końca, bo jest okno i parapet, więc jest zrobiony taki trochę świetliko, wnęka jakaś tam, ale dalej jest i za mną jest. Także no, byłoby wygodniej, gdyby ich nie było i byłoby mi o wiele łatwiej w pokoju porobić rzeczy, ale tak pod drugim skosem, bo do pokoju się wchodzi na wprost, tak jak ja jestem, właściwie drzwi są po lewej, z tyłu za mną, więc skosy są w obydwie strony, jest kawałek płaskiego sufitu i skosy, więc tu mam łóżko, mogę mieć głowę przecież pod skosem i tak śpię w nocy to, co mi tam. No, ale jako tako sobie to elegancko nawet tutaj zorganizowałam, no i mam dwa okna, jeden jest na płaskiej ścianie, na której mogłyby być monitory, to nie, to jest ogromne, no, nie nazwałabym tego ogromnego, ale całkiem spore okno bym powiedziała. Pod nim jest duży grzejnik, ale ma ładną zabudowę. Nie mogę wam całego pokoju pokazać, ale może kiedyś pokażę. Mam taki drobny pomysł na patrona ewentualnie. Nie będę na razie nic mówić, bo nie chcę nic zapeszać ani nic obiecywać, bo to jest dopiero pomysł, który się narodził w mojej głowie tak parę dni temu. Ale może będzie szansa zobaczyć część mojego pokoju. Nie całego, bo mam znowu drugi karnisz powieszony przy samym skosie sufitowym pod sufitem i na calutką szerokość pokoju jest powieszony wielki czarny materiał i to jest black screen, bo to jest zestaw z green screenem, jest był czarny, zielony, biały. I to jest moja przestrzeń oddzielona, tam jest prywatna, sypialniana i takie różności, zdjęcia rodzinne i tak dalej, a z tej strony jest część YouTube'owa i Twitch'owa. Także ta część jest taka mocno zorganizowana. A za monitorem, już tu mówiłam kiedyś, jest ścianka, a za nią są biurka i dodatkowe rzeczy od nowa ustawione, statywy i tak dalej, bo tam są rzeczy, które nagrywam na ten drugi kanał na YouTubie. Także jest tego rzeczywiście trochę. Lustro, półka, ozdobny muszelek. Dobra, najpierw półka. No ona tylko tutaj może być. Idealnie, żeby się w nią trzasnąć, jak się zejdzie. To nie, dam ją wysoko. O, jaki ładny. Pogoda. Można go po dwóch stronach lustra powiesić właściwie, bo dwa chcą. Nie najgorzej, myślę. O! Znalazłam miejsce na skrzynkę. No. Teraz spadnie komuś na głowę, czy... O! Idealnie! O! Niektórzy oglądają filmiki, jak ludzie jedzą, żują i mlaszczą, także wiesz... Szersza widownia. Ja tak nie lubię ASMR z jedzenia. Lubię filmiki z jedzenia, nie lubię słuchać, jak ktoś je. Taki mam problem u siebie. Ale... I ogólnie nie jestem fanem filmów ASMR. Poza takimi, już to na pewno nieraz mówiłam, poza takimi filmami, jak gdzieś renowacje odnawiają, naprawiają rzeczy i słychać wiertarki, piły i takie rzeczy, te mi nie przeszkadzają. Ale jedzenie, jak ktoś szepcze bez przerwy i mlaska do mikrofonu z dwóch stron, taki mi po plecach idzie wtedy nieprzyjemny, że o, nie dla mnie te mlaskania i szeptania. Chyba skończyliśmy. Jestem zadowolona. A ten worek czemu tu tak w powietrzu wisiał? Komu tak worki wiszą w powietrzu? No właśnie, o jedzeniu niekoniecznie jak je ktoś je. Nawet te jak ktoś je mi nie przeszkadzają. Tak długo jak w mikrofonie nie słychać mlaskania, więc ja się chyba będę wyciszać jak będę tutaj coś podgryzać. Widownia trochę spicy. Jest czekolada gdzieś na tym serwetku, a ja się chcę przetrzeć. Nie uderz się w głowę. Ciężko jest się u mnie uderzyć w głowę w pokoju, bo jest naprawdę wysoki ten pokój.
trzeba dobrze podejść. Chociaż nie powiem, zdarzyło mi się czasem tam przy łóżku, jak się do komody nachylałam. Hello, witam, witam. Te filmy, co naprawiają coś, to też często ściema. Zdaję sobie sprawę i łatwo jest określić, które to jest ściema, ale są kanały, które oglądam i tam łatwo określić, że to ściema nie jest. Takie jak na przykład TysyTube. To jest jeden z fajnych kanałów, to jego oglądam na pewno. Zobaczę. I Like to Make Stuff, z tym, że oni nie naprawiają rzeczy, a robią. Ten kanał też bardzo lubię. Jaki ja mam tu jeszcze kanał, który mogę z takich, co wydaje mi się, że są legitni w naprawianiu rzeczy. Old Things Never Die jest fajny. Z takich, co robią jeszcze rzeczy, no to Evan i Caitlin, ale oni nie mają ASMR, oni mówią cały czas, więc spoko. Jest jeszcze jeden, który lubię, on elektronikę naprawia i tu łatwo określić, czy ktoś robi ściemę, czy nie. Na elektronice. Od Tinkering. Tego gościa lubię, Tinkering właściwie. Jak Tinkerer ze Spidermana. To tutaj właśnie lubię. TysyTube, Restoration, od Tinkering z takich ASMR. To oni są bardzo fajni pod tym kątem. Jest niziutka, jestem niziutka. Do... Powiedziała ta niższa. No ja mam 163 cm wzrostu. Może 5, musiałabym się zmierzyć. 3 to jest taka oficjalna wersja z dowodu osobistego. No mieliśmy przed chwilą ponad 40 osób na live. Wow. Nieźle. Nieźle. Zobaczymy, czy wszedł nam nowy montaż. Jest. Ze średnich, jest biurko. To zrobimy tak. Teraz widzę te twoje kąty. Można sobie wyobrazić. Przełączę nas znowu na podgląd przerwy i włączę od nowa nagrywanie kolejnego live'owego zapisu. Czekaj, sekundka. Nie odchodzę, nie uciekajcie.